katecheza świętego Cyryla Jerozolimskiego, biskupa. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody żywej, wytryskującej ku życiu wiecznemu. Nowy to rodzaj wody, żywej i wytryskującej, a tryska ona na tych, którzy są tego godni. Dlaczego Chrystus łaskę Ducha Świętego określa mianem wody? Dlatego, że wszystko istnieje dzięki wodzie. Woda daje życie roślinom i zwierzętom. Woda spada z nieba w postaci deszczu. Woda spada zawsze w ten sam sposób i w tej samej postaci, ale jej skutek jest różnoraki. Inny w palmach, inny w krzewie winnym i w całej naturze daje się odczuwać jej wpływ. A jest on zawsze ten sam, gdyż nie może się różnić od swej natury. Także i deszcz jest zawsze taki sam i nie spada różny ale przystosowuje się do struktury przyjmujących go i dla każdego staje się tym, czego potrzebuje. Podobnie Duch Święty. Jeden i taki sam, niepodzielny, rozdziela łaski każdemu tak, jak chce. Schnące drzewo, gdy otrzyma wodę, wypuszcza pędy. Tak samo grzesznik przyniesie owoce sprawiedliwości, gdy przez pokutę stanie się godny daru Ducha Świętego. Jeden i ten sam Duch Święty działa w różny sposób z woli Boga i w imię Chrystusa. Jednemu udziela daru mądrości słowa, umysł innego oświeca natchnieniem proroczym, temu daje moc wyrzucania złych duchów, tamtemu łaskę tłumaczenia pisma. Jednego wzmacnia darem wstrzemięźliwości, innego nakłania do miłosierdzia, tego zachęca do postów. I uczy wytrwania w ascezie życia, tamtego odrywa od rzeczy ziemskich. Innego jeszcze przygotowuje na męczeństwo, różnorodny w różnych ludziach, zawsze jednak taki sam, jak napisano wszystkim objawia się duch dla wspólnego dobra. Przybycie jego jest łagodne i pełne dobroci. Pełna słodyczy jest jego wonność, a jego jarzmo jest nader lekkie. Jego nadejście poprzedzają promienie światłości i wiedzy. Przybywa on jako braterski opiekun naszego wnętrza, by zbawiać, uzdrawiać, pouczać i upominać, wzmacniać i pocieszać, oświecać umysł, najpierw tego, kto go przyjmuje, a poprzez niego oświecać także innych. Kiedy słońce ukaże się temu, który do tej pory pozostawał w ciemnościach, to otrzymuje światło dla swoich cielesnych oczu i wyraźnie widzi to, czego przedtem nie dostrzegał. Podobnie i ten, który został uznany godnym daru ducha świętego, zostaje oświecony na duszy i wyniesiony ponad to, co ludzkie, widzi to, co dotąd było mu nieznane.